Jak widać, robię uginanie z hantelką, bardzo popularne w kultursyce. Natomiast nie jest to fajne ćwiczenie. Przede wszystkim na większości siłowni jest maszyna do uginania, więc korzystajcie z niej. Dlaczego nie ma sensu? Ponieważ w tym momencie tylna grupa ud nie pracuje, tylko mięśnie antagonistyczne. Więc tak naprawdę pracujemy w niepełnym zakresie, a wraz z tym korzyści są mniejsze i mało tego, może to prowadzić do zaburzeń strukturalnych. Oj, chyba 10 lat temu już widziałem to ćwiczenie. I to często widziałem to na siłowni. Ludzie rozgrzewają rotatory w taki sposób. Chyba nawet Paleciak takie coś robił. Ja też pamiętam. No ale to jest Paleciak, on może u niego zadziała, natomiast u innych nie zadziała. O co chodzi? Przede wszystkim to ustawienie nie jest korzystne, aby wzmacniać rotatory. Bardziej izometryczna praca bicepsa. Chcecie wzmacniać, to macie takie ustawienie. Tu chodzi o to, jak działa siła ciężkości, czyli jeżeli mamy taką sytuację, to działa w dół, a rotatory rotują na zewnątrz, więc w tym momencie nie pracują mięśnie, które chcieliby się trenować. Może pracują poprzez skurcz mięśnia do rotacji zewnętrznej, natomiast nie wynika to z tego dodatkowego ciężaru. Hip thrusty. Hip thrusty ogólnie jest to fajne ćwiczenie, natomiast zdecydowana większość osób robi to źle. Dowalacie mnóstwo ciężaru, a wasza miednica ustawiona jest w taki sposób, jak pokazuję. Czyli brzuch wypychacie do przodu, a tu mamy co? Hiperlordozę. Czyli w istocie rzeczy zdecydowanie zmniejszacie aktywność pośladków, no i przez to one dużo nie pracują i efekty są mizerne. Mało tego, jeżeli macie hiperlordozę, to tym właśnie ruchem pogłębiacie, pomimo że to ćwiczenie jest w istocie rzeczy naprawcze. No, zginania boczne. Bardzo często widzę takie coś na siłowni. Czyli bierzecie dwie hantelki i robicie sobie niby boczki, a tak naprawdę ich nie robicie. Zresztą to ćwiczenie jest dość specyficzne i u większości nieprzydatne, ale są osoby, które mają z tego jakieś tam plusy. Może kiedyś nagram o tym materiał, jeżeli chcecie. Natomiast mając tutaj ciężar z jednej i drugiej strony, zdecydowanie sobie ułatwiacie. Co z tego, że macie tu ciężar, tu macie ciężar, o, tu macie ciężar. Chcecie trenować to wtedy zamiast tutaj mięśnie zapracować, to ciężar właśnie wam to podniesie. To macie tutaj równowagę ciężaru między prawą a lewą stroną. Więc jeżeli chcesz robić dobrze, ściągasz to, odkładasz, zginasz i powrót. Pompeczki. Pompeczki w takim ustawieniu w ogóle nie mają sensu. Aby wykonywać to ćwiczenie, musisz mieć bardzo dobry wyprost. A to jest rzadkość. Jeszcze mało tego, mamy ustawienie w rotacji wewnętrznej. Więc ta grupa osób, które nie będą sobie krzywdy robić w tym ćwiczeniu, jest na tyle mała, że naprawdę to ćwiczenie staje się głupie. O tym właśnie mówiłem. Zobaczcie, co się dzieje z moimi barkami. Tu i gard. Czym niżej schodzę, tym jest gorzej. Jakie są niebezpieczeństwa? To, że wam głowa wyjdzie z panewki. U osób, które są niestabilne, a często jest to spotykane u osób, które dopiero zaczynają przygodę z siłownią, ten wybór będzie właśnie najgorszy. Oczywiście odpowiednie wzmocnienie, przygotowane, mobilność pozwala ci wykonywać to ćwiczenie. Natomiast niestety u większości jest wręcz odwrotnie. Albo są niestabilni, albo niemobilni, a jak są niemobilni, to wtedy ten zakres powinien być minimalny. Tyle na przykład, tak? W zależności od osoby. Co tak naprawdę nie ma sensu, ponieważ wtedy małe korzyści z tego ćwiczenia wyciągniecie. Ciekawe, czy zrobię przysiady stojąc na piłce. O, lepiej nie, bo piłka pęknie. Natomiast nieraz spotkałem się z taką sytuacją, że ktoś chce mieć i siłę, i masę mięśniową, jak i stabilizację, robiąc przysiady, stojąc na piłce. Co oczywiście jest głupie i przede wszystkim niebezpieczne. Raz widziałem taką sytuację, laska robiła przysiady, no i niestety wywaliła tak orła, że poszło wszystko na twarz. Natomiast tak naprawdę nie jest to wyzwanie w stabilizacji, ale równoważne. Czyli taka osoba, jeśli zrobi przysiady ze sztangą na piłce, no to nabyła umiejętność równowagi w tym konkretnym, specyficznym ćwiczeniu. Nie dość, że niebezpieczne, to jeszcze mało tego, zdecydowanie zmniejszy aktywność czwórek i rozwój siły będzie dużo, dużo słabszy, bądź w ogóle nie nastąpi. Szóstka Wejdera. Ludzie myślą, że szóstka Wejdera pali tłuszcz. Naprawdę pali twoja dieta. A to ćwiczenie powoduje, że w pewnym momencie pali cię właśnie brzuch. Dlaczego? Bo kumulują się jony wodorowe, a naprawdę mięśnie pracuje w trybie wytrzymałościowym, więc hipertrofii specjalnie nie będzie, no prócz początku, jeżeli nic nie robiłeś. Natomiast cały rozwój w tym ćwiczeniu w kwestii progresji, doboru parametrów będzie korzystny w poprawie wytrzymałości mięśniowej, ale nie stricte hipertrofii, ponieważ w pewnym momencie jest to już bardzo ciężkie, jeżeli robisz tak dużą ilość powtórzeń przez taki długi okres. Mało tego, ta kombinacja ćwiczeń, gdzie mamy dominację na prosty brzucha i izolację, w istocie rzeczy jest bardzo niekorzystne dla kręgosłupa. Dobra, to dziś wszystko. Pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę. Będzie 3000, to wtedy ta seria będzie kontynuowana, czyli najgorszych ćwiczeń na siłowni. Kod KFD, kontakt do współpracy ze mną oraz najbliższy kurs Akademii KFD. Łapy nie ma!